Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 MyGM. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli pierwsze row po gali SummerSlam i pierwszy row w drodze do Fastlane Pay-Per-View. Jeśli chodzi o poprzedni odcinek, jeśli chodzi o samo SummerSlam Pay-Per-View, tam mieliśmy oczywiście, bym powiedział, że naprawdę bardzo mocną kartę walk. Cztery takie naprawdę świetne pojedynki, czyli Rhea Ripley, Liv Morgan, Cody Rhodes kontra The Fiend, Triple Threat Pass United States, gdzie to zobaczyliśmy nowego mistrza, Carmelo Hayes pokonał LA Knighta i Randy'ego Ortona, i w main evencie powiedziałbym, że jak na razie najlepsza walka, jaką tutaj w GM-ie zrobiłem, czy to w tej serii, czy poprzedniej, czyli Roman Reigns kontra Jey Uso. Więc takie właśnie walki widzieliśmy. No i tak już mówiłem, musiałem sobie wziąć może powiedzieć czas, żeby pomyśleć o tym, co chcę zrobić na WrestleMania, co chcę zrobić właśnie na WrestleMania, i mam pomysły, które chcę zrobić na WrestleMania. Jak dobrze wiemy, The Fiend wygrał walkę z Cody Rhodesem o to, kto jest number one contenderem do pasa, ale The Fiend nie musi już wykorzystać, może powiedzieć, tej swojej okazji, którą ma jako number one contender teraz. Dlatego myślę, że przeczekam z tym i na WrestleMania zobaczymy walkę The Fiend kontra Roman Reigns. To myślę, że będzie mega fajne starcie. Roman kontra The Fiend one on one match na WrestleMania. To będzie mój main event. Myślę nad tym, żeby Rhea broniła swojego pasa prawdopodobnie w triple threacie z Becky i Bianką. Myślę, że coś takiego zobaczymy, jeśli chodzi o właśnie WrestleMania. Rhea, Becky i Bianca. Jeśli chodzi o pas United States, tak już to robiłem wiele razy. Jestem fanem tego, żeby pas mój midcardowy był broniony w ladder meczu. Więc pewnie jakiś ladder mecz, Fatal 4-Way, Carmelo Hayes będzie bronił tego pasa. Nie wiadomo z kim dokładnie, ale z kimś tam pewnie będzie bronił. I to są właśnie te trzy walki o pas, które są najistotniejsze, można powiedzieć. A jakieś tam inne jeszcze dodatkowe walki, które no zobaczymy, to jeszcze nie jestem 100% pewny. Potencjalnie może Seth kontra Cody na przykład. Może zobaczymy. Ale jeśli chodzi o Fastlane Pay-Per-View, to myślę, że na razie akurat rywalizacja się zaczęła. Z miłą chęcią zobaczyłbym rewanż po tym, jak widzieliśmy niesamowitą walkę pomiędzy Romanem i Jayem, więc zobaczymy rewanżowe starcie na Fastlane Pay-Per-View. Charlotte Flair wygrała sprawiedliwie walkę z Bianką, więc Charlotte Flair zawalczy z Rio na Fastlane Pay-Per-View o pas. Carmelo Hayes zawalczy, nie ma tutaj byłego mistrza, więc zawalczy w Fatal 4-Way z Andrade, Nakamurą i Damienem Priestem. I tak to będzie wyglądało. To są trzy potwierdzone pojedynki. Myślę nad tym, żeby właśnie tutaj jakoś oczywiście, może powiedzieć, wziąć tutaj Sefa z The Fiendem potencjalnie na przykład do rywalizacji. To mogło być nie najgorsze. Cody mam przecież akurat kontuzjowany, więc Cody może być potencjalnie dopiero wrócił właśnie. Mam oczywiście injury rehab, ale będąc szczerym, nie mam i tak za dużo do roboty dla Cody'ego, więc może Cody by dopiero wrócił na walkę właśnie, nie wiem, na pay-per-view, przed miałby powrót swój, bym kogoś się na przykład, nie wiem, nawet na tydzień tutaj wziął i w talent scoutach kontrakt podpisał. Więc takie właśnie są, takie są plany oczywiście, takie są plany na pay-per-view nadchodzące i na WrestleMania. Tutaj w main evencie Carmelo Hayes, nowy mistrz, czy powinien zawalczyć? Czy powinien zawalczyć tutaj? Na pewno powinien zawalczyć. Tylko właśnie nie wiem, w jakiej walce go tutaj zobaczył. Coś tam, myślę, taka walka Carmelo kontra Nakamura w main evencie mogłaby nie być najgorsza. Tym bardziej, że oni się potem zmierzą w Fatal 4-Way'u. Tylko myślę, czy pas Carmelo mógłby potencjalnie być na szali. Niedawno widzieliśmy z jednej strony już walkę o pas pomiędzy LA Knightem i Damienem Priestem, więc nie wiem, czy to właśnie dlatego bym to zrobił. Dlatego myślę, że po prostu zobaczymy tą walkę bez pasa, myślę jednak. Tylko tutaj zobaczymy. Na pewno zobaczymy role change'a, Charlotte Flair na pewno. Czy jeszcze ktoś potrzebuje role change'a? Chyba na razie nie, mam wrażenie. Chyba na razie chyba nie. Na pewno Charlotte właśnie potrzebuje role change'a. Becky zadebiutuje tutaj i zmierzy się w walce z Rhea Ripley. To brzmi jak potężny pojedynek, tylko właśnie problem jest taki, że boję się, że Rhea zacznie rywalizację z Becky i no właśnie, tak to niezbyt fajnie. A tak właśnie, o, możemy to zrobić, to dobrze. Będzie role change i od razu możemy zacząć tą rywalizację. To bardzo dobrze. Nie musimy zaczynać rywalizacji dla Carmelo, bo właśnie prawdopodobnie zrobi taki plan, że Nakamura i Andrade będą mieli czwarty poziom rywalizacji na pay-per-view i wtedy właśnie w tym Fatal 4-Way ta rywalizacja się jakby zakończy, więc tu nie muszę robić. Jeśli chodzi o Jaya i Romana, no to tutaj potencjalnie mógłbym zrobić call-out w wykonaniu Romana, bo i tak Romana nie chce, żeby Roman walczył, bo Roman ma niską bardzo staminę, dlatego call-out tutaj i żeby ta rywalizacja poszła w górę. W openerze zobaczymy kogo tutaj. Przydałaby się właśnie heal jakaś zawodniczka, tego jakby nie ma zbytnio. Czy to by się, nie wiem, czy to jest, nie, to nie jest możliwe w sumie, bo to jest Charlotte już tutaj.
To nie mogę tego zrobić. Jakie walki jeszcze? No muszę zrobić jakąś walkę Koby na pewno. I jakby każda zawodniczka niestety jest face, więc po prostu będę musiał zrobić walkę, że nie wiem. Potencjalnie Becky kontra Bianca. Jest to walka normalnie dobra, tylko problem jest taki właśnie, że one są obie face, więc to będzie problem. Jey Uso. Boję się Finda dać do walki. Ale może mamy injury huba, więc najwyżej Finn wróciłby po injury hubie, może powiedzieć. Jakby właśnie on zaczął potencjalnie rywalizację z Sefem, to byłoby coś spoko. Na przykład a Tables Match to tym bardziej jest szansa, że będzie kontuzja. A to jest właśnie Jey na przykład i na przykład Priest. Rani na czy teraz będę robił? Chyba nie. A jakie mam w ogóle tutaj cele? Have at least one Tables Match? Nie wiem, czy teraz tak mi szczerze potrzebne. Tym bardziej, że ile jeszcze muszę użyć tych przeciwko opposing brand? Muszę jeszcze tylko 3. Z czego mam tutaj kilka tych power card. Na przykład Scouted, Select na opposing brand, Double the cost, już na przykład jest 8. To jest, czy już teraz mi to potwierdził, czy dopiero po show? Po show, dobra, no ale jest 8 już. Mam już 8 zrobione. To jest spoko mieć, więc to wrzucimy sobie. To byłoby potencjalnie 9 i to by potencjalnie, tak? To potencjalnie byłoby 9 i to 10, więc mamy ich, może powiedzieć, tutaj już mamy tą kolejną rzecz. Get Schooled, to też jest dobra rzecz. 30 Experience Ring, komu bym to chciał dać? Komuś chciałbym 30 Ring Experience dać? Komuś myślę, kto jest, ma może niski Ring Experience i potencjalnie mógłby to być Andrade, bo ma najniższy, więc myślę, że Andrade to dam. I Andrade w taki sposób jest na 13 poziomie. Ten Ring Experience chyba jest też istotny co do walki, jak dobrze są oceniane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście po tych wszystkich problemach z finansami troszeczkę, to po tym pay-per-view też nie będę za dużo tutaj. Ale mam więcej rzeczy w sumie. Mam jednak więcej rzeczy. Injury Hub, tak już mówię, Randy on niestety odejdzie, więc nie mam po co użyć tego Injury Huba na nim. A to nie wiem, czy właśnie używać, bo i tak Cody'ego nie będę używał na tym show. Więc wolę tego nie użyć. Beginner's Luck, to byłoby, myślę, że spoko, bo no myślę, że to użyję, bo Seth Rollins właśnie miał niską popularność, też ma od razu 63 czy 4 tam, więc 64, więc to lepiej. Legend Whisper, to jest właśnie karta, którą myślę, że jednak ostatecznie bym, tylko właśnie mam dwie, może powiedzieć, taktyki. Albo bym to użył na kogoś dobrego już, albo na kogoś słabego, może nie słabego, ale na kogoś nie aż tak dobrego, można powiedzieć. Bo mogę przed pójść na Romana to dać, ale to myślę, że też właśnie nie, myślę, że nie ma co użyć to na przykład na takiej postaci, tylko na kimś, kto ma niski ten poziom. I dlatego właśnie myślałem nad kimś takim jak na przykład właśnie Carmelo Hayes, szczerze. Tak jak już mówiłem, Carmelo Hayes to jest gość, którego będę inwestował i chcę go mieć na pewno w przyszłych sezonach, dlatego potencjalnie mógłbym w niego zainwestować z tym na przykład. Tylko właśnie boję się, co przyjdzie do tego momentu, jak będę na tych keepers jakby, kogo ja zatrzymam. Kogo ja właśnie zaczynam? Będę chciał zaczynać Carmelo Hayesa. Będę pewnie chciał zatrzymać Romana. Właśnie nie pamiętam, czy ja, ile mam osób. Na przykład, jeśli mam 3, to nie wiem. Carmelo, Finn, Roman. Bo ja bym miał więcej, to jeszcze bym zaczynał Cody'ego i na przykład mistrzyni. Jakąś naszą women's. Właśnie to jest ten problem, że nie pamiętam, ile tych keepers jest. Ale myślę, że dam Carmelo to. Myślę, że dodam Carmelo. Ma już teraz właśnie od razu status legend i to jest duża rzecz. Carmelo Hayes jest, tak już mówiłem, no pchany dość szybko w górę. Jest dość pchany tutaj szybko w górę. New perk. A, czyli to jest A. Between Specialist and Bruiser. Between Specialist and Cruiser, tak już to. Bardziej Tables Match, tak, bo Tables Match prędzej będzie Carmelo walczył w Tables Matchach. Czy coś jeszcze tutaj mam do zrobienia? Chyba nie mam tutaj nic do zrobienia więcej, mam wrażenie. Have a Dispon Tables Match. Ta karta nie jest właśnie aż tak dla mnie ciekawa, więc nie. Chyba właśnie tak będzie wyglądało to show pierwsze po SummerSlam, jak tak patrzę. Tak mi się wydaje właśnie, że to będzie wyglądało. No więc tutaj nie zrobimy, tak? Już mówiłem, troszeczkę pieniędzy nie ma tutaj, więc będzie z tym problem. Będzie z tym na pewno finansowy problem. Ale dobra, confirm booking robimy. Musimy właśnie przetrwać przez te pierwsze show, żeby jakoś odbudować ten budżet nasz. Liczę bardzo, że się właśnie wydarzy to, że ktoś na przykład pójdzie na 5 tygodni i za to da 500 tysięcy. Jakby często się to zdarza właśnie, to byłoby mega. Seth kontra Finn, oby tylko definitywnie znowu kontuzję, a jak już to, żeby to miała jakaś poważna kontuzja.
The Fiend wygrywa to dobrze i nie ma kontuzji, super. I też jest zaczęła rywalizacja, to mi się podoba, bo właśnie myślę, że to jest dobra rywalizacja dla The Fienda. Charlotte jest tutaj już face zawodniczką. Bianca kontra Becky i Becky wygrywa, dobra. Disappointing niestety. Ta rywalizacja też mi się podoba w sumie, tylko musiałbym właśnie, żeby musiałbym zrobić tak, żeby Becky też była heel zawodniczką. Pierwszy poziom rywalizacji tutaj, super. Jay kontra Damien Priest. I Damien Priest wygra tą walkę. Nie spodziewałem się szczerze, że ta walka będzie tak dobrze oceniona. Tutaj... A, nie ma drugiej poziomu rywalizacji, to mi się podoba. I nasz main eventie, nasz mistrz nowy United States walczy i przegrywa z Nakamurą. To jest dość... Mała niespodzianka, bym powiedział. Na pewno mała niespodzianka. No i mam umagę tutaj, widzę. Nie jestem fanem tych show, ale w tej grze takie show jest lepsze niż na przykład to, co my damy. 200 tysięcy już zarobili, to jest też niesamowite. Jestem ciekawy właśnie, ile Andrade... Aha, super. Czemu naprawdę każdy musi w najgorszym momencie nagle pchać, można powiedzieć, ad agency? Aha, dobra. Mogę to zrobić, bo Triple H mi właśnie wysłał tą wiadomość, że będziemy mieli... Chyba to jest ta wiadomość, że właśnie ktoś pójdzie, bo jest właśnie od ad agency, czyli jakby od agencji reklamowej. Więc chyba to jest właśnie ta jakby wiadomość, że na 500 tysięcy dostajemy, jak ktoś pójdzie. Zrobiłem sobie takie cięcie i zobaczyłem, i jak Triple H mi w poprzednim sezonie, w poprzedniej serii mówił właśnie o tym, można powiedzieć, o tym mojej umowie, takie ciekawe, gdzie właśnie mogłem zdobyć 500 tysięcy, to on zaczynał od słów I have lucrative deal, a tutaj ma e-mail jakiś też od właśnie tego ad agency, ale to nie jest ten sam, by można powiedzieć, e-mail, więc może mu chodzi o to samo, ale to jest troszkę ryzyko. Załóżmy, że jednak to nie jest ten e-mail i wtedy wydaję 100 tysięcy, zostaje mi 6 tysięcy i mogę być, no, pogrzebany troszeczkę, dlatego myślę, że to jest zbyt duże ryzyko, tym bardziej, że jednak Andrade bym chciał zostawić, ale Andrade to nie jest ktoś typu Roman, Cody, Fiend, Seth na przykład, więc jednak po prostu, no, nie mogę tego zrobić, po prostu tego nie mogę zrobić, zbyt duże ryzyko. Liczę na to, po cichu na to liczę i udało się, Andrade zostaje, dobra. 10 tysięcy free week ad campaign. Nie wiem. 10 tysięcy to jest małe ryzyko. 10 tysięcy to jest małe ryzyko właśnie. A może to pójść dobrze, a może to pójść źle. Dobra, załóżmy, że mam nadzieję, że to pójdzie dobrze. Spróbujmy to zrobić. 100 tysięcy właśnie i... No zobaczymy, może to akurat wyjdzie dobrze. Może tam na dobre to wyjdzie. Mam nadzieję, że tam na dobre wyjdzie. Myślę, że Show Logistics... Co bym w sumie chciało, jakby. Tutaj mamy... tutaj właśnie mamy... Show Quality, Show Ticket... No właśnie, chciałem wiedzieć... Myślę, że wolałbym, nie wiem, efekty... Czy... Myślę, że to bardziej, bym może powiedzieć, że... Wydaje mi się, że jednak advertisement wolałbym mieć. Więc wzmocniłbym... Chciałbym zawsze między jednym a drugim pay-per-view zawsze coś ulepszać. Przynajmniej jedną rzecz, dlatego myślę, że advertisement bym ulepszył. Znowu nie będziemy mieli za dużo pieniędzy, ale właśnie tak już mówię, chcę zawsze coś ulepszać. Nie chcę, żeby to show stawało, może powiedzieć, w miejscu. Więc zawsze po pay-per-view bym chciał to zrobić. Użyjmy na przykład właśnie coś tutaj, na przeciwko SmackDown. Chcemy właśnie blisko, to damy radę zrobić, tego nie damy radę zrobić, ale to będzie jeszcze trzecia rzecz, którą zrobimy. Nie wiem, czy to zrobimy, to powinniśmy zrobić, liczę, że to zrobimy. Liczę, że, no to powinniśmy też zrobić, to powinniśmy zrobić, więc mam nadzieję, że damy radę te wszystkie rzeczy ostatecznie. Zrobić Jayowi kontrakt się kończy za niedługo, niedobre wieści. I Charlotte też się kończy za niedługo kontrakt. Podwójnie niedobre wieści. No dobra, więc teraz jakby... Teraz już na pewno nie mogę wydać żadnych pieniędzy. Krótko mówiąc, teraz na pewno nie mogę wydać. To jest najgorsze, oni chyba i Jay i Charlotte już będą chcieli przedłużeni po tym row chyba. To jest problem duży. To jest duży problem. Advertisement musimy zrobić. I to będzie chyba Raquel, która zrobi to advertisement. Myślę, że zobaczymy walkę w openerze Shinsuke kontra Andrade, bo i mają tą rywalizację. Nie mogę dać stypulacji, także nie mogę zbytnio tracić pieniędzy tutaj.
Carmella bym zobaczył znowu w main evencie, bo jest po prostu dobry. Jest po prostu dobry. Ostatnio walczył z Priestem, więc chyba nie tym razem znowu. Champion versus champion. To może brzmieć ciekawie. Callout w wykonaniu Jaya na przykład na Romanie, żeby ta rywalizacja poszła w górę. Callout w wykonaniu Charlotte, bo potrzebuje Rhea, żeby walczyła. Tak, Rhea kontra Becky czy Bianca. Popularnie ma wyższe Becky, ale za to ma znacznie większą stamina Bianca, więc naprawdę czego Bianca. A tutaj Seth kontra Priest. Tak, taką zrobimy kartę walk. Tak to będzie wyglądało. Champion versus champion walka, którą myślę, że zagram sobie. Running most pre-match fizy nie jest najgorszą kartą, ale to też nie jest na tyle jakby... Bo to jest jakby zawsze... To jednak jest zawsze most popularną, to jest Carmelo. I nie chcę tutaj nikogo, żeby w tym main eventie przeszkodził, dlatego nie będę tego używał. Ja by to była naprawdę bardzo dobra karta, przed nie wiem. Przed contract negotiation, ja by trzeba... Nie, contract negotiation, a może... Choć może tak to się nazywa. No ogólnie, że mogę przedłużyć kontrakty. Na pewno bym to zrobił, a tak to nie, tak to nie. Na razie myślę, że właśnie przejdziemy sobie dalej. Myślę, że właśnie tak będzie to wyglądało nasze show. Nic sobie więcej nie zrobię, jeśli chodzi o to show. Confirm booking robimy. Pierwsza walka tutaj symulujemy. Andrade kontra Nakamura i wygrywa Shinsuke Nakamura. Trzeci poziom rywalizacji. Jay kontra tutaj ta rywalizacja Jaya i Romana idzie w górę. To dobrze, to są dobre wieści. Priest kontra Psef. Disappointing. Szkoda. Spodziewam się, że może będzie przynajmniej troszkę lepiej. Drugi poziom rywalizacji tutaj. Rhea kontra Bianca i tutaj Rhea wygrywa to lepiej, bo to jest mistrzyni oczywiście. Adversating. Oby jakiekolwiek pieniądze dobre. 7000 to jest w miarę wow. O to myślę, że troszkę pogrzebało Raquel kompletnie. No chyba tak. Niestety to nie są to dobre wieści, ale tym bardziej ta Liv nie ma zbytnio realnej szansy na tak teamowe starcie. Choć miałem w planach Raquel, żeby zawalczyła na Survivor Series z Rio, ale nie wiem, czy to zrobimy, bo Raquel będzie miała zbyt małą popularność. No zobaczymy. Na razie przejdziemy do tego pojedynku. Myślę, że tutaj Roman jednak musi wygrać. Carmelo, można powiedzieć, za dużo ostatnio wygrywa, tak bym to nazwał. Choć w tym ostatnim walkę przegrał za Kamurą, ale z tych takich ważnych walk, można powiedzieć, za dużo ostatnio wygrywa. Wygrał z Defindem, wygrał walkę o pas. Więc może teraz, a tym bardziej to jest Roman, jakby żaden wstyd przegrać z Romanem. Jakbym miał jakikolwiek naprawdę lepszą sytuację finansową, a teraz naprawdę dosłownie nawet 1000 może powiedzieć mi szkoda. Jakby chcę naprawdę jak najszybciej zebrać jak najwięcej pieniędzy, no to... Bo zrobiłbym jeszcze tutaj tables matcha, żeby nikt nie przegrał, żeby nikt nie został przypięty, ale... Tak mówię, dosłownie te 5000 może mnie dosłownie zbawić naprawdę, bo naprawdę ten budżet jest ciężki. Z tym budżetem jest ciężko bardzo. Zobaczymy, czy tutaj właśnie Roman Reigns da radę pokonać nowego mistrza United States Carmelo Hayes'a, czy jednak to Carmelo Hayes ponownie zaszokuje tutaj. Zaszokował na pewno pokonując Defenda na Raw, zaszokował zostając nowym mistrzem United States i może to zrobić ponownie, jeśli pokona dzisiaj tutaj World Heavyweight Championa, czyli Romana Reigns'a. Mamy już mistrza United States w ringu, więc teraz pora na mistrza World Heavyweight. Roman po, tak właśnie mówię, prawdopodobnie najlepszym pojedynku jak dotąd w MyGM-ie pokonał Jaya Uso, ale będzie miał rewanżowe starcie Jay Uso, więc jeszcze będzie miał jedną szansę na ten pas i zobaczymy, czy tym razem da radę pokonać swojego kuzyna, czy to Roman Reigns ponownie jednak pokaże, dlaczego to on jest mistrzem i dlaczego to on jest największą gwiazdą tego brandu. No bo na razie na pewno mogę powiedzieć, że jest naszą największą gwiazdą. Ale w przyszłości to się może zmienić. Roman Reigns jest z tych zawodników też, który ma dość długie wejście, więc nie ukrywam, że myślę, że
Będzie troszeczkę pora to wejście jego skrócić potencjalnie, bo właśnie zanim wejdzie do ringu, to troszeczkę dość dużo schodzi. A więc będziemy mogli przenosić się do tego starcia. Dwóch mistrzów zmierzy się w main eventie dzisiejszego Raw: Carmelo Hayes kontra Roman Reigns i będziemy mogli za chwilkę zaczynać. Roman Reigns tutaj od clothesline zaczyna. Mocny clothesline od razu tutaj powala Carmelo Hayes na ziemię, który przechwytuje nogę Romana. Jeszcze tutaj, no, Carmelo Hayes właśnie zaatakował ziemię, można powiedzieć. I troszeczkę dziwnie to wyglądało, ale wracamy już do, może powiedzieć, normalności. Wracamy do Romana, który tutaj jak na razie radzi sobie dobrze od początku. Nie łapie to jednak Carmelo, który teraz się odbija i nie trafia. Jak na razie chyba Roman po prostu uczy Carmelo Hayes, dlaczego to Carmelo jest mistrzem United States, a dlaczego Roman jest mistrzem World Heavy. Dlaczego właśnie Carmelo jest mistrzem midcardowym, a Roman jest, może powiedzieć, main eventerem. Choć to jest też drugi main event z rzędu dla Carmelo Hayesa, który popularnościowo jest naszą największą gwiazdą. Popularnościowo, ale ogólnie no dalej bym to oddawał Romanowi jednak. Carmelo Hayes, Uranagi zrobione. Kontra tutaj. Przecież nie mogę robić My GM na przykład walk po dwa mistrzostwa, bo prędzej czy później, ja bym tam mógł zrobić, no to prędzej czy później na pewno bym zrobił jakąś walkę, jakby był na przykład, nie, mega mocny mistrz United States i mistrz World Heavy, to bym zrobił naprawdę jakąś walkę, taką właśnie double champion, ale to musiałby właśnie być dobry moment i to musiałby też być dostępne, a to niestety nie jest dostępne. No, to nie był dobry pomysł, Carmelo. To nie był dobry pomysł, teraz jeszcze jesteśmy gotowi tutaj. Jak tylko Carmelo wróci, będzie dość duże kłopoty. I właśnie miał mieć te kłopoty, ale dobry unik, choć teraz może mieć te kłopoty, bo Roman nie musi robić Superman Puncha, a Roman może zrobić Guillotine Choke. Guillotine Choke wykonają Romana Reignsa i Carmelo Hayes nie będzie klepał jak na razie. I wyjdzie stąd. Dość łatwo z tego Carmelo Hayes wychodzi. Mamy przypięcie, myślałem, że będzie mieli przypięcie, ale jednak nie. Ale Roman robi od razu Spira. Co za walka wykonają Romana Reignsa. Jak na razie to jest absolutna dominacja i to nie jest koniec tego pojedynku, ale naprawdę widać tą różnicę, widać jakby kto jest mistrzem jakim, bo to jest naprawdę niesamowite. Niesamowite jak Roman, no z jednej strony jakby właśnie to jest, nie można zapominać, że to jednak jest różnica. Carmelo Hayes jest mistrzem United States, ale jednak to jednak jest Roman Reigns, choć Carmelo się jeszcze nie poddaje, ale tym razem się spóźni, chciałem go wyczekać, ale tym razem się spóźniłem akurat. To są chyba, myślę, że mogę powiedzieć spokojnie, że to jest najlepszy moment dla Carmelo w tym pojedynku, bo chyba już z pół minuty przynajmniej dominuje. Może nie dominuje, ale przynajmniej z pół godziny to on bardziej atakuje, a nie jest atakowany. Roman w narożniku. Kopnięcie tutaj, jednak to Carmelo jest kopnięty i Roman Reigns jest skontrowany. Carmelo Hayes, to teraz robi Carmelo. I to jeszcze będzie kick up i inziguri. Pięknie zrobione, piękna akcja. Carmelo Hayes ma sygnaturę. Czy to jest jego sygnatura? To była jego sygnatura, jeśli dobrze widziałem, ale oczywiście to nie może zakończyć tego pojedynku. Big Boot się nie udał. To teraz kominę Carmelo. Czy będzie chciał suplex katera robić, czy będzie chciał zrobić... Chyba jednak nie, myślałem, że będzie chciał suplex katera. Czyli może jednak Nothing But Net będzie, nie wiem co będzie, czym będzie próbował potencjalnie skończyć Roman Reigns, jakim finisherem. Roman Reigns też potrafi latać, Carmelo wiadomo, ale Roman też potrafi tutaj latać, jak widzimy, pięknie. I Roman nie trafia jednak, Carmelo Hayes, świetna kontra, choć Roman też znajduje tutaj kontra Carmelo. Ta walka troszkę się wyrównała, co jest na pewno dobrym też widokiem. I kolejna kontra. Carmelo jest wrzucony do ringu. I tutaj kilka jeszcze mocnych uderzeń tutaj od Tribal Chiefa na ziemi. I to chyba jest moment na to, żeby ten pojedynek kończyć. I się nadział na to. Carmelo się na to nadział. Chciałem w corner finishera mu zrobić, ale wstał, więc wiedziałem, że się po prostu sam tutaj, może powiedzieć, wpadnie w tego Spira. I tak właśnie było. Roman Reigns kończy ten pojedynek, który na początku wydawało się, że będzie absolutną dominacją, potem Carmelo się, można powiedzieć, obudził, ale jednak to jest Tribal Chief, to jednak jest Roman Reigns i to on wygrywa to starcie w main evencie.
Walka z Tiger Woods. Myślę, że właśnie też ogólnie od następnego odcinka będę już bookował ogólnie show pierwsze jakby. Pierwsze można powiedzieć, bo zawsze właśnie mamy dwa show, drugie to nie będę grał, ale pierwsze będę się już bookował przed odcinkiem, bo będę chciał zawsze zagrać przynajmniej jedną walkę na każdym, na tych dwóch jakby show, można powiedzieć. 82 000 pieniędzy, 65 000 fanów. Te pieniądze są istotne, te pieniądze są bardzo istotne. Tym bardziej, że nie wiem, czy właśnie nie będę już musiał teraz przedłużyć tych kontraktów. Niestety tak. 2000, spoko. Nie mogę tych 10 000 dać, więc nie mogę tego zrobić. Myślę, że... Spróbujmy tutaj. Czyli będzie tutaj dobra dalej. Ale pewnie... Ale Jay właśnie, niestety Jaya nie dam radę. Aj, szkoda, wiedziałem, że ktoś... Liczyłem, że dam radę się dogadać. Czemu właśnie oni chcą na te 5000? Czemu ja nie mogę właśnie potencjalnie mniej na przykład? Nie, myślę, że nie chcę szczerze. Czemu właśnie możemy jakby dostać... No, prawie nie mogę też właśnie nic tutaj zrobić. Nie podoba mi się, jak dużo osób się naraz, może powiedzieć, denerwuje, albo kontrakt się kończy. Za dużo na głowie dosłownie, prawda? Za dużo osób ma jakieś, ma coś, może powiedzieć. Czy to kontrakty, czy się coś nie podoba. No nie wiem, znowu właśnie jesteśmy w tej samej sytuacji, że znowu tych pieniędzy po prostu jest za mało. Naprawdę jakby... Nie mogę praktycznie najłatwiej jak przejść z tymi pieniędzmi, to nie wydawać nic na jakby, może powiedzieć, ulepszenia, nie podpisywać nikogo w tych, może powiedzieć, talent scoutsach i wtedy bym miał pieniądze. Ale wtedy będę miał praktycznie 8, 9, 10 jakichś osób na rosterze przez całą serię, przez całe 25 tygodni, co po prostu będę co chwilę musiał robić takie same walki. I to jest naprawdę ciężkie. Nie wiem, naprawdę mam wrażenie, że MyGM się stał trudniejszy z tego względu właśnie jakby... Tych właśnie pieniędzy, po prostu tych pieniędzy. Naprawdę rok temu nie miałem takich problemów. Też mi się nie podobało i też tak było właśnie, że jakby walki, może powiedzieć, stylowo były oczywiście, wiadomo, lepsze. Rywale, jakby inne brandy mieli lepsze walki, bo mieli właśnie przed tam walki stylowo dobierane. Ale wolałbym, żebym miał problemy takie niż finansowe, bo finansowe to są gorsze problemy. Wolę nie mieć finansowe problemów. I jedyne praktyczne rozwiązanie, jakie jest, no to dać wszystkich na niskie popularity. Ale potem i tak jakby tym osobom się powoli tam popularity zbudują i prędzej później i tak będą mieli wysokie, więc to byłoby dobre na pierwszy sezon na przykład. Tego nie wiem, naprawdę, mam wrażenie jakby zawsze coś będzie źle, zawsze coś mam wrażenie, że będzie źle. I będzie trzeba, no teraz właśnie Jayowi się kontrakt kończy i będę musiał jakąś osobę niby szukać. I będę musiał właśnie jakąś osobę szukać dla Romana inną na walkę. Szkoda, nie wiem, może damy tak Sefa na przykład, Sef może. Zobaczymy, coś zrobimy, na razie będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!